Witamy Państwa serdecznie. Dziś TV Oko ma ogromną przyjemność gościć w domu pani Wandy Majer-Pietraszak i Leonarda Pietraszak. Wprawdzie Leonard Pietraszak odszedł od nas miesiąc temu, ale duchem bez wątpienia z nami tu jest, w tym wnętrzu, w tym miejscu, gdzie spędziliście Państwo ile lat? Wspólnie? Niezliczoną ilość lat właściwie. Natomiast chciałabym zacząć od tego, że bardzo Pani dziękuję za Pani obecność, o tym, że będziemy, za to, że będziemy mogły porozmawiać. Może mogli porozmawiać, bo... Tak sobie właśnie liczę na to, że jesteśmy tu gdzieś tam we troje. A może jeszcze tak, nawet duchy dziękuję. Waszych psów, które zawsze tak. towarzyszyły tutaj, były nieodłącznymi, dobrymi psy duchami. Zawsze obecne z nami i w moich snach, i w moim oczekiwaniu, że kiedyś się z nimi spotkam na niebieskiej łące. No, ale tak jest, jak się kocha. To prawda. Pani Wanda była ukochaną kobietą Leonarda Pietraszaka, którego z kolei kochały tysiące kobiet. Z uwagi na niesamowite aktorsko, z uwagi na urodę. Miała Pani niezwykle przystojnego męża. Ja myślę też, że aktor w ogóle należy do wszystkich. On prywatnie w jakimś stopniu należał do mnie, w jakimś stopniu. Natomiast należał do wszystkich, a zwłaszcza do kobiet. To prawda. Chociaż miał przyjaciół bardzo wielu mężczyzn, więc... Rzeczywiście, jak się czyta wspomnienia, to wszyscy mówią na ogół o nim tak, dobrze. Tak, to prawda. Miał takie piękne cechy jak szlachetność, jak punktualność. Wdzięk jak miał. Wdzięk. Potrafił bardzo rozśmieszyć. Myśmy się tak śmiali na początku naszego małżeństwa. Chyba z byle czego, bo już naprawdę nie wiem, jak to określić. Mieliście podobne poczucie humoru, tak? Tak. To nas łączyło, tak. I to, jest tak. To jest chyba bardzo ważne, żeby bardzo dwoje ważne. Ludzi miało to poczuć to samo, czy zbliżone poczucie humoru. No poza tym, żeby łączyły jeszcze inne jakieś sprawy. A było tego sporo i do tego zaraz wrócimy. Ale jeżeli Pani pozwoli, Pani Wando. To przypomnę, że pani Wanda Majerówna była również wielką postacią na scenie teatru i w teatrze też się poznaliście, prawda? Leonard Pietraszak z Poznania, gdzie grał w teatrach, przyjechał do Warszawy, do Teatru Klasycznego i tam się spotkaliście. Tam się spotkaliśmy. Przyjechał z famą Amanta, który miał szalone powodzenie i było poruszenie wśród dziewczyn bardzo w teatrze, jak pamiętam. Natomiast ja byłam bardzo zajęta swoimi osobistymi sprawami, które układałam, a które się nie układały. I przypominam sobie, że raczej się przedstawił, bo taki był zwyczaj w naszym zawodzie, że się ludzie przedstawiali, ale... Przez długi czas było tylko dzień dobry i to było wszystko. Chociaż po jakimś czasie, w czasie jakiejś przerwy na próbach, powiedział do mnie, czy wyskoczyłaby pani ze mną na kieliszek zimnej wódki? Ja zagrałam zgorszoną hrabinę, powiedziałam, no wie pan, i odeszłam. Znowu minął jakiś czas. Znowu było tylko dzień dobry, do widzenia. I nagle na jakiejś próbie byłam dość zdechła i przeprosiłam wszystkich, że bardzo źle sypiam. Na co Lolek powiedział, ja mam dla pani bardzo dobry przepis. Proszę myśleć o każdym palcu u nogi kolejnym. Kostki, łydka, dojdzie pani do kolana i pani zaśnie. No to było tak niemądre. W ogóle się temu nie poddałam, oczywiście. I nie wypróbowałam? No, nie. Natomiast znowu była kiedyś próba, bo obsadzeni byliśmy we dwoje w Mirandolinie Goldoniego. I on grał zresztą wspaniale potem Fabrycego, a ja właścicielkę gospody Mirandoliny. I na którejś próbie czy przerwie
to już wszyscy o tym wiedzą oczywiście, ale przyniósł mi talerzyk truskawek. I jako, że byłam dość wklęsła psychicznie w swoich sprawach, strasznie mnie to wzruszyło, muszę powiedzieć. Co prawda przeczytałam gdzieś, że przyniósł mi kobiałkę truskawek. No więc czekam, że ktoś napisze, że mi wiadro truskawek przyniósł. To oczywiście jest wszystko niezgodne z prawą, to no był talerzyk. Ale ty mnie szalenie ujął, tą taką zwyczajnością, a jednocześnie zauważeniem, że ktoś jest w dołku. No i to był ten zaczęliśmy pierwszy zwrot. Rozmawiać ze sobą, jakby się troszkę poznawać dopiero, ale to minął dość długi czas od przyjazdu jego. Tylko się musiał postarać, to nie było tak od razu jak z innymi kobietami. Tak, a poza tym miałam taki jakiś wtedy sprzeciw, że w ogóle mężczyźni to jest... Niedobre doświadczenia, to jest gatunek, potem się który przełożyły na kolejne. Nie zajmować. Ale jednak. Ale jednak, tak. No on sobie próbował jeszcze na moją prośbę ułożyć życie swoje, które zostawił w Poznaniu. Ale wrócił i powiedział, pojechał, ale wrócił i powiedział, że nie, już nie będą razem. No więc jakby to wszystko troszkę nas pchnęło ku sobie. Aczkolwiek byliście bardzo różnymi osobowościami, prawda? Oczywiście z podobnym poczuciem humoru, z jakąś wielką wrażliwością. Oczywiście artyści oboje, więc to też jakby przesądzało o pewnych wspólnych zainteresowaniach. Ale charakterologicznie... Różni. Bardzo różni. Bo Leonard był jaki, gdyby go pani tak najbardziej go znająca określiła, bo my tego nie wiemy. Ja myślę, że potrafił doceniać uroki życia bardzo i był bardziej otwarty chyba na w ogóle na życie, na zawód, na wszystko. Czyli być może zostałby celebrytą, gdyby nie pani? Zapewne. Natomiast pani stworzyła mu ten dom, to siedlisko takie, prawda? I potrafiła go w tym siedlisku zatrzymać. Ja myślę, że jeszcze pomogło to, jeżeli można tak określić, że on miał bardzo trudne i biedne dzieciństwo. Właśnie. Niezwykle trudne. Łącznie chyba z brakiem miłości rodzinnego ciepła nawet. Podejrzewam, ojciec był bardzo zasadniczy. Pogranicznik, prawda, wojskowy, tak. Który wrócił po wojnie. Tak. Już z odpowiednim psychicznym obciążeniem też. A syn już był chłopcem lekko ukształtowanym, więc myślę, że to porozumienie nie było łatwe. Matka ciężko pracowała. Matka ciężko pracowała. W fabryce makaronów, z tego co pamiętam, tak, i on ten makaron przez całą wojnę jadł, a mógł się potem patrzeć na makaron, czy już nie za bardzo. Właśnie. No więc to, że ja miałam dość poważny stosunek do życia i do tego, że musi być dom i musi być zapewnione wszystko, że to było mu w jakimś stopniu potrzebne chyba. No ja byłam wtedy w ogóle młodsza, więc bardziej elastyczna, może bardziej się godziłam na wiele rzeczy. On mnie nauczył śmiechu, on mnie nauczył tego, że cudownie jest tańczyć razem. Muszę powiedzieć, nawet na pogrzebie w Bydgoszczy wspaniale zagrali chłopcy w orkiestrze te utwory, które myśmy tańczyli właściwie nieomal do ostatnich chwil naszego życia, to jest I Left My Heart in San Francisco, Manhattan, tak. I oni to pięknie rzeczywiście zagrali. No, nie było nam łatwo, ponieważ to były w ogóle biedne lata na początku. Myśmy mieszkaliście pewno w jakiejś tam wynajętej... W wynajętym mieszkaniu. Garże były niskie dosyć, także no, nie było łatwo, ale daliśmy sobie jakoś radę. Połączyła was potem wielka miłość do malarstwa. Nie wiem, na ile to pani miłość, a na ile to... Nie, to jest jego, to była jego miłość.
Ja szłam po jego śladach, można powiedzieć. Aczkolwiek to pani skończyła liceum plastyczne we Wrocławiu. Tak, ale z tytułem nauczyciela rysunków w ogóle. No i też te rysunki tu zdobią niektóre. Koniec. I na tym koniec. Natomiast rzeczywiście on oszalał na punkcie malarstwa, zwłaszcza z polskiego z przełomu wieków, ale... Ale wcześniej był Kulisiewicz, w którym mieszkaliście drzwi? Tak, w drzwi. Od tego się zaczęło. Niezwykły grafik, prawda, znakomity. Od tego się zaczęło, potem była przyjaźń z Tadeuszem. Rewizyty, oglądanie prac przywożonych, no i jego wielka życzliwość w ofiarowywaniu nam, ale potem też i kupowaliśmy prace, jak pokazywały się na rynku. A Leonard jakby studiował malarstwo, przygotowywał się do tego, tak? Potem... Tak, chociaż ja myślałam, że on to, że on bardziej pójdzie w tym kierunku, żeby głębiej wszystko, że tak powiem, wydrążyć, ale chyba to mu wystarczało to, że mówiliśmy o świetle, mówiliśmy o perspektywie, ale mówiliśmy też o tym, że są takie obrazy, w które chciałoby się wejść, nawet bez gwarancji powrotu. I był taki obraz Ryba Schwarzenbacha, który profesora ASP w Krakowie, rektora wieloletniego, prawda? Tak, to prawda. Proszę troszeczkę o tym opowiedzieć, bo gdzieś przeczytałam, że nad jego rybą, którą żeście od niego dostali, to całą noc żeście spędzili wpatrując się. Była w Warszawie wystawa profesora Schwarzenbacha i jego uczniów i myśmy na nią poszli, bo chodziliśmy na takie wystawy i pierwszy raz go zobaczyliśmy i właściwie zachwycił nas i kolor, i jakaś straszna radość w tych obrazach, jeżeli można to tak powiedzieć. I wtedy powiedziałam: Lolek, dlaczego jeżeli ktoś napisze świetną książkę, utwór muzyczny, namaluje jakiś obraz, dlaczego my o tym jemu nie mówimy? Przecież to mu sprawi przyjemność. No tak, oczywiście, ale zlekceważył to. A ja napisałam list do Krakowa, do profesora, żeśmy oszaleli, że to piękne. I przyszła odpowiedź: jeśli będziecie państwo w Krakowie, to zapraszam do pracowni. No, czym prędzej do Krakowa i do pracowni. Obejrzeliśmy te prace i profesor powiedział: podoba się ta ryba? A my mówimy: bardzo. No to jest państwa. No i wisi dlatego. No i macie to. A potem zaczęliśmy też zbierać. A potem zaczął przyjeżdżać do nas, a my przyjeżdżaliśmy do niego. I takie to wspaniałe jest, że się zaczynają przyjaźnie. Ludzie, którzy myślą podobnie, prawda? To jest piękne. To jest piękne. Właśnie. Otaczamy się zawsze niewielką grupą prawdziwych przyjaciół. Ale jak się ich ma... To ma się pozytywną energię i od nich im się oddaje, prawda? Coś to jest to. Tak. To jest właśnie to. I takich mieliście również państwa Ochmanów. Wiesław Ochman, znakomity śpiewak operowy, który również kolekcjoner, prawda? Tak, ale i malarz. I malarz. To jest niesłychane zupełnie, tak. Zresztą to jest nasz świadek ślubny, więc bardzo ważna osoba w naszym życiu. Znaczy była, jest. Także mamy jego prac też kilka w domu. Wiemy, że... Pani nawet wiersze chyba pisała do jego... No sporo. No właśnie. Sporo. Bo tak. To jest taka kolejna rzecz, o której musimy teraz powiedzieć. Otóż pani Wanda Majerówna, teraz użyję tego pani, że tak powiem, nazwiska sprzed małżeństwa, w pewnym momencie... Jakby, oj boję się. Jakby trochę odeszła od aktorstwa i zajęła się sztukami, powiedzmy, pokrewnymi, a wymagający podobnej wrażliwości artystycznej. Mianowicie została pisarką, poetką, dublerką. Zaraz pozwolę sprostować. Pisała scenariusze do słuchowisk, do seriali, Siedlisko. Tak, współautorka Siedliska. I co jest pani Wendo nieprawdą? Więc to jest wszystko prawda.
prawda? Wie pani, to jest w ogóle bardzo dziwne, bo ja bardzo lubiąc swój zawód pierwszy aktorski. Grała pani Szekspira, uwielbiała pani, prawda? To mi się udało, tak. Tak. Natomiast bardzo lubiłam wszystkie próby przy styliku, analizy, budowanie relacji między postaciami i premierę. A potem już to nie wydawało mi się tak interesujące granie, więc w ogóle to troszkę nienormalne w tym zawodzie. No i kiedy można było wcześniej zrezygnować i pójść na emeryturę, zrobiłam to. Jednocześnie cały czas jakbym wypełniała sobie trochę życie no, pisaniem. I jakim, proszę państwa, nieprofesjonalnym oczywiście. Nieprawdą jest, to ja tutaj sprostuję. Ja przeczytałam tutaj, mówię sobie, część książek pani Wandy i ja jestem zauroczona absolutnie. Jeżeli chodzi o prozę, jest to taka wspaniała, kobieca literatura, która tak wciąga. Dziewczyny, czytajcie. Niesamowicie wciąga. Nie mogę, błagam panią. Nie natomiast za dużo. Poezje no, są niezwykle urokliwe, niezwykle osobiste. Tam pani Wanda odkrywa się jako człowiek. W każdym calu. Tam jest mowa o uczuciach, o postrzeganiu świata. Bardzo pięknie. To naprawdę trzeba umieć tak ten świat nazwać, być takim człowiekiem jak pani. Ja jestem, przyznam, jestem zauroczona, naprawdę. Strasznie pani dziękuję, ale te słowa są troszkę na wyrost. Zawsze każdy, kto pisze, mówił o jakiejś męce tworzenia, a mnie to zawsze sprawiało przyjemność, a więc jestem na granicy grafomaństwa w takim razie. Niekoniecznie, niekoniecznie. Różnie to było z tymi twórcami, jedni w mękach, drudzy to w pani życzliwy, w pani życzliwości wielkiej. Ale rzeczywiście sprawiało mi to wielką przyjemność, muszę powiedzieć. I myślę, że to było cudowne, że może to była ta recepta na takie długie przetrwanie waszego małżeństwa. Bo aktor, jak to aktor, prawda? Tu Poznań, tam Warszawa, a tam może nawet Ameryka, prawda? Była. I pani, a pani zostaje w tym siedlisku. I dzięki Bogu ma pani to swoje cudowne hobby, prawda? Tą swoją taką, to coś, co pani zadawala, czyli potrafi pani wtedy odczekać ten czas nieobecności ukochanego, zajmując się sprawami, które panią satysfakcjonują. Myślę, że to szalenie ważne. Myślę, że każdy powinien sobie stwarzać takie swoje miejsce dla siebie, jeżeli się ze sobą jakoś tam przyjaźni, no nawet mając zastrzeżenia do siebie, ale trzeba sobie stwarzać swój świat. Bo, bo mężczyźni zawsze próbują osaczyć kobietę. Tak, ale nie wolno się pozwolić osaczyć. Nie wolno. I oczywiście to, że my budujemy sobie tą swoją wyspę, to nie jest kosztem mężczyzny, tylko to jest świat obok, który jest niego. Tak, obok niego. Który jest obok, właśnie. Mhm. I to się w waszym przypadku bardzo sprawdzało, podejrzewam. I nie było nigdy tak, że Leonard protestował. Nie, wręcz odwrotnie był. O ile to było prawdziwe, był bardzo życzliwy nawet. Kiedyś powiedział nawet, chyba przy kwitnącym tamaryszku powiedział, no brawo. Więc to były słowa uznania. Nie dziwię się, bo tamaryszek jest rzeczywiście wyjątkową książką. Ja już się tu przyznałam, że jak nie płaczę przy filmach, to tutaj trzy razy uroniłam łzę, spociły mi się oczy. Dziewczyny, czytajcie, znowuż powiem. Bardzo fajna kobieca literatura. No bo to jest o kobietach, które ja lubię. Ja lubię kobiety, ale oczywiście mądre, ironiczne troszkę, ze spojrzeniem właśnie takim mądrej kobiety. Bo inteligencja, a mądrość to zupełnie co innego. Niech mają i to oczywiście. Ale w ogóle lubię kobiety. Uważam, że to jest dobry bardzo gatunek. Bez wątpienia. I tak trochę przeskakujemy z tematu na temat, jak już mówimy o kobietach. No, nie ulega wątpliwości, że Leonard przystojny był niezwykle uwielbiany przez kobiety, prawda? Tak. I teraz
mamy tutaj żonę, która wie, co się tam wokół dzieje, te są te fanki, prawda, listy, propozycje małżeństwa. Propozycje małżeństwa. Napisała pani taką książkę. To była pierwsza. Czy pani jest żoną tego aktora? I czytam, że założyła pani nawet sobie taki na początku małżeństwa, kiedy to te kobiety rzeczywiście pchały się zewsząd do męża. Fotoalbum, w którym były nie tylko wycinki z prasy, ale również te listy miłosne. I znalazłam tutaj, pani zacytowała, taki szanowny, to było po czarnych chmurach, kiedy pułkownik Dobbir, kto już w ogóle kobiece serca podbił, w Polsce, za granicą i gdzie się tak, da. I tutaj taki list pani zamieściła w tym fotoalbumie. Szanowny panie pułkowniku, mam nadzieję, że ten list nie pozostanie bez odpowiedzi. Do zdjęcia kilka danych mojej osoby w celu ewentualnego naszego spotkania. Imię Małgorzata, wzrost 1,64 m, oczy zielone, włosy czarne, zawód stewardesa, meldunek stały, stan cywilny rozwiedziona, wiek 24 lata. I rozumiem, że takich liścików było. Był na tyle, był na tyle dobry. No, trudno, nie wiem, mogę użyć słowa uczciwy, że mi te listy pokazywał w ogóle. No więc założyłam album i tam wklejałam i te listy, i często bardzo fotografie, bardzo korzystne zresztą. No, ale to było troszkę bez przyszłości dla tych pań. To prawda. Ale to nie były najmądrzejsze panie, podejrzewam, bo nie powinny może w ten sposób walczyć o niego. No to jest tak, jak są te grupy fanek, które jeżdżą tak, za zespołami, prawda? Mniej więcej to jest podobny to jest styl. Ale było mu bardzo przyjemnie. Domyślam się. Mu było przyjemnie. I łącznie z tym, że w garderobie miał mnóstwo różnych drobnych takich zabaweczek od pań, no że kwiaty przynosił do domu, bo właśnie dostał, czy słodycze, no można powiedzieć, dzielił się tym ze mną. Ale pani Wandzia też była wspaniałą dyplomatką i wiedziała, jak się z mężczyzną postępuje. Otóż, kiedy wyjeżdżał w podróż, wsuwała mu do walizeczki, do teczuszki, takie karteczki. Na tych karteczkach pisało: kochamy cię, czekamy na ciebie. I był rysuneczek pani i psa, bo psy były zawsze tutaj takim nieodłącznym elementem waszej rodziny. No były rodziną po prostu, prawda? Była Jaga, był Max i była Mela. Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że kiedy już nie było tych psów, bardzo często o nich rozmawialiśmy i on bardzo tęsknił za nimi, to prawda. Ja też zresztą. Bo pies to jest członek rodziny. Prawda? Dokładnie tak. Był oczywiście charakterny. Tylko za krótko żyje. Za krótko żyje. I już się nie zdecydowaliście potem na czwartego pieska? Nie, myślę, że może nawet Lolek by się zgodził, ale ja, znak panny, powiedziałam: słuchaj, nie możemy sobie na to pozwolić, ani żadnemu zwierzęciu tego nie możemy zrobić. Nas nie będzie i co? Idzie do obcych, nic nie rozumie, uważa, że został porzucony? Nie możemy. No to też zaczepiał wszystkie psy, które spotkał gdziekolwiek, łącznie z psem sąsiada, z którą wychodził na spacer. Tak. A potem już przychodziła pod furtkę do nas, no więc mówiliśmy: wyjedźcie gdzieś, niech ona pobędzie z nami. No i zostały wspólne ptaki, które kochaliście, tak, prawda? Które macie w ogrodzie, dokarmiacie. No nie powinniśmy się aż tak dokarmiać podobno. To nie powinno się. Same zwierzę traci tak troszkę, zwierzę, instynkt, ale nie wytrzymywaliśmy z miłości po prostu. Zresztą, dobrze, tak. Ogród to bardziej pani pasja, prawda? Owszem, Leonard, Lolek, nazwijmy go tak, jak go wszystkie to kobiety nazywały. Albo Lolek wręcz. Lolek. Muszę powiedzieć, że bardzo lubił siedzieć w ogrodzie na wygodnym fotelu i przyglądać się, i mówił: nie haruj tak, nie haruj tak. Na tym się kończyło. Typowy mężczyzna. Słyszałam też, że świetnie gotował jajka na miękko, mieszał zupę, no i potrafił robić dobrą kawę.
No, muszę powiedzieć, że dopuściłam go do garnków, żeby doprawiał, jak też robiłam, ale tylko dlatego, żeby poczuł się potrzebny. Nie dlatego, że robił to znakomicie, bo na ogół było to bardzo słone i pieprzne, ale... Ale co robi kobieta, kiedy mężczyzna przesoli zupę? Właśnie. To tak, gwoli żartu. I znowu już tak skacząc. No i łączyło was to kolekcjonerstwo, bo jeździliście razem, tak? Czy to znowu już było bardziej Leonarda i on jeździł, a pani tak przy nim? Jak to właściwie jest? Tak jakby mnie nieomal nauczył tego, że to jest strasznie ważne w naszym życiu. Że coś zobaczyłem, musimy pojechać, zobaczyć, kupić może. Tak. Co o tym sądzisz? No więc to było bardzo wspólne. A wszystko, co jest wspólne między dwojgiem ludzi, jest... Łączy. Wspaniałe. Łączy, tak. Dokładnie. Tak jak uważam, że powinni ludzie rozmawiać ze sobą. Jak najwięcej ze sobą rozmawiać. Rozmawialiście ze sobą? Dużo? Tak. Udawało się zawsze? No, ja jestem gaduła i pewno dlatego, ale tak. Tak, to było dobre. A on wbrew pozorom był taki troszeczkę wsobny chyba w domu, prawda? Czy mi się wydawało, nie był gadułą, nie był... lubił takie zacisze domowe, czy wyciszyć się, prawda? Myślę, że doceniał to, że miał dom, od tego się zaczyna i że, jak powiedział, lubił do niego zawsze wracać z wszystkich wyjazdów, czy skręcenia filmu. Więc to było dla mnie ważne, że coś się to jakby się sprawdziło w naszym życiu, że tak chcemy. I znowu wracając do tych obrazów i po Kulisiewiczu, Schanzenbachu był potem taki zachwyt nad Stanisławskim, nad malarzami Młodej Polski. Stanisławskim i jego uczniami, bo oni byli bardziej dostępni cenowo. Oczywiście, że to się rozbijało wszystko o finanse. Bardzo drogi był. No potem żeśmy zdobyli dwa stanisławskie, ale na początku powiedział, wiesz, no nie możemy sobie na to pozwolić, ale na uczniów jeszcze możemy. No to zaczęliśmy zbierać, węszyć wszędzie, już potem się... Te domy aukcyjne różne nauczyły, żeby wysyłać katalogi do niego, więc już siedział. Czyli już byliście stałymi klientami, do których warto. Tak. I że zebraliście rzeczywiście potężną kolekcję, którą kilka lat temu podarowaliście Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy. To było ponad 50 bodajże obrazów ze szkoły Stanisławskiego. Jego i ze szkoły. Tak. Skąd ta decyzja? I ja muszę powiedzieć, że w ogóle w zamyśle, kiedy mówiliśmy o tym, że obrazy pójdą do Bydgoszczy, to chcieliśmy to zrobić, zapisać w testamencie po śmierci. A potem ja powiedziałam, zastanów się, no jaki to jest sens? Niech to będzie teraz, żebyśmy mogli zobaczyć to jeszcze. Tym bardziej, że muzeum w Bydgoszczy się rozbudowywało. I on jeździł, oglądał to razem z panem prezydentem. Za tej linia Wyczółkowskiego, więc ten sam czas. Oglądali, tak. Chodzili. I on już widział, że gdzie to będzie wisiało. Ekscytował się tym nieprawdopodobnie. I bardzo mądrze, daliśmy to wcześniej. I potem on pojechał na otwarcie. Ja nie bardzo mogłam, ale był szczęśliwy. Był szczęśliwy. To poszło w dobre ręce na Boga. Dokładnie. Po pierwsze, a po drugie, no niech ludzie mają szansę obejrzeć. Rzeczywiście nasze muzeum się wzbogaciło. Zresztą Leonard Pietraszak jest honorowym obywatelem miasta Bydgoszczy. Tak. Pozostał po nim znak w Alei Autografów. Nawet teraz jest taka propozycja, żeby jego imieniem nazwać Teatr Kameralny w Bydgoszczy. Jest to już omawiane przez Radę Miasta, przez Komisję Kultury. Ja tego nie słyszałam. A ja i owszem, jest wielu zwolenników tego i zresztą doczytałam się, że kiedy odnowiono, właściwie od nowa zbudowano ten teatr kameralny, bo tam niewiele zostało ze starego i szukano dyrektora, to w komisji rekrutacyjnej, która oceniała kandydatów na dyrektora, był właśnie Leonard Pietraszak. Więc to on wybrał tego, że tak powiem,
obecnego dyrektora. Nie wiedziałam. Ja też nie wiedziałam, ale się doszukałam, więc tym bardziej. Poruszające. Byłoby to piękne. Pomijając, że dyrektor jest scenografem i nawet tam latem były wystawy z różnych scenografii, z różnych teatrów, a wiem, że i pan Leonard takie posiadał. Posiadacie państwo, więc byłoby fajnie. Ja myślę, że do tego dojdzie i było fajnie. Tak. I wracamy teraz do pani Wandy. Te wspaniałe tomiki wiersze są bardzo, tak jak mówiłam, osobiste i wielu z nich są takie odniesienia do męża, tak, widać z nich miłość łącznie ogromną. Łącznie z dedykacją tam łącznie. Właśnie. I tak sobie wymarzyłam, żeby pani Wanda przeczytała nam z takiego tomiku Prośba do pamięci swój wiersz, dedykacja dla kochanego. To było dawno bardzo napisane. Czy ja będę potrafiła przeczytać? Już jak nie aktorka i autorka wiersza. Bo wstydu to ja czytałam. Spróbujemy. To jest z tomiku Prośba do pamięci. Dedykacja dla kochanego. Zanim zniknę w innym wymiarze, za ścianą czwartą, to jeszcze jednak jest warto z tobą coś przeżyć, zobaczyć, pomilczeć, popłakać sobie, pośmiać, więc warto zostać, gdzie mi będzie ciekawiej niż z tobą, tak iść. Wspólną drogą. Warto było. Przepięknie. Jeszcze jeżeli mogę się tutaj ośmielić, prosić o jeszcze jeden taki jakby kończący. Ja to nazywam Pocałunek na dobranoc, ale to jest tytuł wiersza Obecność z tomiku Niecałe ciało. Ale pani ciało tytuł mi się bardziej podoba. I duch. Naprawdę. Boże. Ale on jest długi, bez skrótów? Bez skrótów. Bez litości. Obecność nie może być ciągle przy mnie, dotykalna. Musi być zagwarantowana podświadomie, że jest na pewno. Na odległość ręki, może nieco dalej, czasem nie jest pod tym samym dachem, nie telefonuje, nie pisze, ale zawsze potwierdzi moje pytanie, czy jest. Nawet na mojej wyspie milczenia, na wierzchołku mego drzewa złego i dobrego, wychylając się, widzę, jest. I świat wokół mnie, i dzień, i ogród, książka, ludzie, list od przyjaciół, kawa w ulubionej filiżance wypita wspólnie, pocałunek na dobranoc. Oddycham z ulgą. Piękne. Dziękuję. Ja. Teraz ja już sobie pozwolę, że tak powiem, tutaj też coś przeczytać. Mianowicie pojawiła się taka pani książka Incorpore, kolory i słowa, do malarstwa Bartosza Frączka. Malarza z Częstochowy, wspaniałego kolorysty. Tak. Poznaliście się gdzieś przypadkowo, tak? W podróży do Ameryki bodajże, tak? Tak, Leonard w Ameryce licytował dla Polonii obrazy malarzy z Częstochowy i tam zbliżyliśmy się jeszcze bardziej.
bardzo mi się podoba, bo tu są oczywiście jego obrazy i pani wiersze do tych obrazów. Bardzo mi się też podoba wstęp do tej książki. O pani, Wanda Majer-Pietraszak, aktorka, pisząca. Czasem, w różnych porach dnia i roku, przyjaźni się z florą i częścią fauny, faworyzuje psy i ptaki. Ceni u przyjaciół wrażliwość, inteligencję, abstrakcyjne poczucie humoru, tolerancję i wspólne picie czerwonego wina. Na parę tematów ma swoje zdanie, na przykład jak to. I tu fragment pani poezji. Dobrze w domu mieć parę pejzaży, bo gdy zimą się nagle zamarzy zieleń łąki z barwą soczystą, kopki siana z rana, gdy mglisto, słońce w drzazgach złocistych na wodzie, ptaki z pieśnią na dziobach w ogrodzie. Jest to wszystko w zasięgu ręki. Dzięki komu? Malarzom dzięki. I stąd tutaj pejzaże i nie tylko w pani domu, ale pejzaż kochaliście szczególnie, prawda? Tak. Martwa natura, pejzaż i rzeczywiście takie prawdziwe malarstwo, nie zamazanki, wymazanki. Ja po prostu tamtego malarstwa nie rozumiem i nie umiem być nim poruszona zupełnie. Nie jest mi potrzebne, ale niewątpliwie są ludzie, którzy tego potrzebują. Ja nie. Tak też jest. Ja nie. Pani Wando, pani dalej pisze, pani ostatnia książka. To jest, są cztery pory roku. Nie? Ostatnia jest. Przepraszam. Z rudą kobietą. To jest. To było wcześniej. Zamknięta w kalejdoskopie, tak? Mhm. Ale też chciałam wrócić do tej książeczki Cztery pory roku Heleny Horn, bo pani mówiła, że szykuje się jakiś serial prawdopodobnie. Znaczy nie wiem, czy się szykuje. W każdym razie powstał z myślą. Ja tylko przypomnę, że pani była współautorką scenariusza do Siedliska z Zosią Majewskiego, tak, żoną zresztą pana Majewskiego. Tak. Ona wymyśliła Leonarda do głównej roli, a ja Ankę Dymną. Bo oni tam byli tą parą. Tak. No właśnie, i teraz jest nadzieja, że będzie kolejny serial właśnie na bazie tej. Odpukujemy, różnie to tak, przecież w życiu bywa. To jest zawsze niepewne bardzo, natomiast on po prostu został napisany przeze mnie z myślą, kiedyś chciałam go pisać z myślą o Leonardzie i o Ewie Wiśniewskiej, którą niezwykle cenię jako aktorkę i kobietę piękną i mądrego człowieka bardzo. I dojrzałą kobietę, a mnie bardzo interesują dojrzałe kobiety. I pomyślałam sobie, że oni tak często grali razem, tak wspaniale grali razem, tak pięknie wyglądali razem, że muszę zrobić z tego serial. Ale w tym czasie zwrócono się do Leonarda o zgodę na pisanie o nim książki. No więc się wycofałam i troszkę mi to zdechło. Potem, teraz, nie tak dawno, pomyślałam, dlaczego ja do tego nie chcę wrócić. Chce mi się pisać właśnie o tych ludziach. Już nie dla Leonarda, ale jeszcze dla Ewy koniecznie. No i dałam Ewie książkę. Przeczytała, zaakceptowała. Wysłałam jej napisany scenariusz, zaakceptowała. I powiedziałam jej, wiesz, chciałabym, żeby to robiła kobieta, jeżeli by się jakaś zgodziła na to, pani reżyser. I ona dała to kobiecie, mądrej, dojrzałej. I dostałam wiadomość, że ta reżyserka chciałaby taki serial obejrzeć. No i to był największy komplement i akceptacja, jakiej mogłabym się spodziewać. Natomiast jak to się potoczy wszystko? Różnie to w życiu. Nie wiem, ale bardzo bym chciała ze względu na udział dojrzałych, mądrych aktorek do zagrania jest materiał, nie epizod, tylko materiał aktorski do zagrania. Bo jest trudno starszym aktorkom,
a jeszcze mają tyle do powiedzenia. To prawda. Nie wiem, czy teraz, która to z nich, czy właśnie Ewa Wiśniewska, czy Anna Chrobecka powiedziała też o takiej cesze, o której się rzadko mówi Leonarda, że był wybuchowy, potrafił. I wtedy jego piękne, błękitne oczy robiły się nieomal białe. Miał, tak to określiły. No właśnie, był wybuchowy, trzeba było gasić tutaj jego czasami takie. Nie? Nie, nie znam białych oczu. To, która z nich musiała to dojrzeć. Były niebieskie bardzo, ale białe nie. Nie. Ale był... On w ogóle miał taki charakter na przykład, że jeżeli coś go rozwścieczyło, to choleryk, to trwało... typowy choleryk, nie sangwinik, tylko choleryk. Koniec, tak. Okay. To dobrze ludzie są. Ja nosiłam w sobie coś zawsze dłużej. A on tego nawet nie rozumiał, że tak można. Znaczy, Łatwiej jest, że jest choleryką. Taka konstrukcja. Rozumiem. Tak. Nie, potrafił bardzo łatwo. I oboje potrafiliśmy powiedzieć przepraszam. Albo to była moja wina. Albo ja się zachowałam nie tak, jak trzeba. A to jest chyba dosyć ważne. Jeżeli nie najważniejsze. Jak już mówimy o tych takich ambitnych planach i fajnej pracy, to zdaje się, że praca przy pocztówkach z Europy w teatrze Och, Jandy była dla Leonarda czymś fajnym. A namówiła go, zdaje się, pani do tego, tak? Miał wątpliwości, czy jeszcze powinien. I tak to było, czy nie? To była jego ostatnia praca. Mhm. On już się troszkę wycofywał. Ze względu na zdrowie, czy wypalenie tak, już troszeczkę? Nie. Chyba ze względu na marne, znaczy początki marnego zdrowia, że tak powiem. Mhm. I długo żeśmy o tym rozmawiali. Ja powiedziałam, tak jak zawsze o coś prosiłam, albo składałam podanie wręcz do niego, to tu powiedziałam, musisz wziąć w tym udział z wielu względów. Ponieważ dawno już nic ciekawego nie robiłeś, to raz, dwa. Jest to teatr Krystyny Jandy, którą cenimy, szanujemy i dla ciebie to ma jako aktora ogromne znaczenie. I on się wahał i zgodził się. I zagrał wspaniale. Ale nie powiedziałam mu, a widzisz? Tego nie powiedziałam, bo tego nigdy nie mówiłam. Czuje pani, że on gdzieś tam jest koło pani, czuwa, tak jak on czuł, że duch matki, tak, prawdopodobnie był bardzo związany ze swoją matką, tak? I czuł, bardzo że ona nad matkę. Nim czuwa. Myślę, że najbardziej kochał matkę. Nie rozstawał się z jej portretem. Potem były psy i ja. O, tak. Kolejności. No tak. A jak to teraz jest? Czuwa gdzieś tam nad swoją Wandzią? Nie wiem, czy czuwa, ale jest obecny. Czuje to pani? Nie wiem, czy chcę tak czuć, czy czuję. Nie wiem. Dziękuję serdecznie pani Wando, że poświęciła. A jak ja mam dziękować? A jak ja mam? Samą swoją obecnością i tym, co pani tworzy, bo to jest piękne. Dziękuję bardzo. Naszym. My byliśmy gośćmi w domu pani Wandy Majer. Dziękuję bardzo. Pietraszek. Dziękujemy serdecznie.